przygotowujemy do demontażu kół. Tutaj rozkręcamy maskę. Cięcie profilu dalej. I do słupów już spawujemy te blachy montażowe. To będzie tak, nie? Muszę sobie uciąć kawałek takiego płaskownika długości 72 mm, bo mi się przesuwa koło, jak nabijam klin. Jest piła wolna, to wykorzystam. Dobra. Jak to było? Jedziemy. Ucięte. Czy się da? Da. Tak. Dobra. Nie łapię, już to podkręcę. Elewator założony. I o to mi chodziło, żeby tutaj podłożyć idealnie. Jak nabijam klina, bo mi zębatka wchodzi tutaj i nie dam rady później jej cofnąć, dlatego muszę to oprzeć. Zejdzie? Tu można było bez tego dawać najwyżej, nie? No ale zmieściłem się. Zmieściłeś się? Ścisnąłeś za mocno? Mi się wydaje, że tutaj patrz, dół do tej. To może troszkę trzeba obniżyć. Uwaga, czekajcie, tutaj delikatnie. O, teraz się pójdzie. Napięte było, no. To mocno poniosłeś. Kurczę, elegancko. Powiem ci, dobry sprzęt. Sprzęcik elegancki, no. Co? Wiesz, ile się mordowaliśmy zawsze? I łyżką, nie? No. Podważać się. Zabezpiecz od razu, tak. Zaraz będzie głos. No i sobotę mamy deszczową. Ja tutaj sobie działam na warsztacie dzisiaj. Przywiozłem ten silnik Iveco. Tutaj mam to wszystko w skrzyniach. I teraz czeka mnie najgorsza robota. Muszę to wszystko pomyć. Trochę mi to zejdzie. Tu już mam przygotowany regał. Wszystko będę tutaj sobie układał na regale. I później będziemy montować. Montowanie, wiadomo, no to już jest fajna robota, ale czyszczenie i mycie to jest najgorsze, co może być, ale trzeba to zrobić. Także zabieram się za robotę. Mam tam kawę zrobioną. I będziemy powolutku to myli. No i ciągle pada. Ja tutaj już mam pomyte korbowody, wałek rozrządu i teraz umyłem wał. Wydmuchałem wszystkie kanały. Zaraz go odstawię i będę mył pozostałe elementy. Z tą myjką to mam wygodnie, naprawdę tutaj jest duża powierzchnia. Cały wał korbowy można wsadzić, ładnie go wypłukać, wyczyścić. Także ekstra sprawa. Działam dalej. Cały czas pada. Te mniejsze części mam już pomyte, w większości. Zostało mi jeszcze do umycia miska i tutaj obudowa rozrządu i blok. I tak chciałem to umyć myjką na podwórku, ale zaczęło padać. Było chwilę bez deszczu, to mogłem pójść wcześniej to umyć. Ale co, nic nie zrobimy, poczekamy. Pójdę teraz, zjem obiad i zaraz tutaj wracam dalej to wszystko szykować. Chwilę przestało padać. Udało mi się pomyć miskę, pokrywę i obudowę rozrządu. To jest obudowa rozrządu i w sumie jej od razu dzwon. Nie obudowa, tylko pokrywa. Obudowa jest tam. I tak, blok też mam już umyty. Wszystko ładnie. Wiadomo, jeszcze trzeba będzie go przedmuchać. A teraz tutaj się zajmuję i czyszczę powierzchnię
płaszczyznę pod uszczelkę. To jak wyczyszczę, to będę mógł już go wtedy ładnie wydmuchać i postawić do montażu wału korbowego. I myślę, że dzisiaj trochę poświęcę dłużej czasu, posiedzę trochę dłużej i będę chciał ten silnik zacząć już składać. No i kombaj prawie gotowy, gardzie założony, zaraz włączymy, zrobimy próbę. Ogólnie klepisko jest wyregulowane, ale jest problem z tym, że ono nie chce nam wracać do tej pozycji, co jest ustawiona, bo jest tu ustawione na 7 na trzeciej listwie, a od góry jest ustawione na 4 mm od na czwartej listwie, na tej cepy od listwy w odległości 4 mm. Teraz włączymy i zobaczymy, jak to będzie, jak się regulowało, jak to włączymy. Ostatnie śruby, tak? Podłożona ręka. Popnęłem tutaj tego. Nagrywa się. Dobra. Kombajn mamy już w sumie skręcony. Jutro zaczepimy header. Mamy tutaj problem z klepiskiem, bo do końca nie mogę go wykalibrować, bo tak jak jest napisane w instrukcji, może ktoś, kto wie i ogląda, to podpowie w komentarzu. Bo w instrukcji jest napisane tak, że ustawiamy tam na potencjometrze w kabinie, żeby było u góry i tu wkręcamy tą śrubkę, to jest ta, tu do końca i klepisko ma się ustawić w pozycji końcowej maksymalnie do góry i później ją wykręcamy, troszkę ona się poluzowuje i tak, gdy mamy to ustawione, mierzymy tutaj na trzecim kołku, na trzecim klocku, raz, dwa, trzy i ustawiamy tu 7 mm, a u góry na czwartym, tu jest raz, dwa, trzy, to jest czwarty, odcepa ma być 4 mm w pozycji krańcowej i tak, tu regulujemy na siłowniku tym gwintem, a tu regulujemy tym uchwytem, a z drugiej strony jest taki sporzeń mimośrodowy i go przekręcamy i regulujemy. No i u nas jest tak, że jak wyregulujemy to, opuścimy klepisko, damy do góry i ono nam już nie wróci na tą pozycję właśnie, która była wyregulowana, tylko jest trochę większa szczelina. Także to jeszcze do poprawy, albo tak zostanie, zobaczymy. I mam tutaj kartkę, bo dużo ludzi pyta, ile kosztuje naprawa takiego kombajnu. I tak, kombajn ten ma przepracowane w tej chwili 4000 hektarów.
I tutaj wymieniliśmy, bęben mucący już wymagał naprawy, bo tak. Raz, że cepy były całkowicie praktycznie tu wytarte, że już nie mają klocków. Druga sprawa, był kamień, który skrzywił jeden cep i bęben był też lekko skrzywiony. To wygląda tak. Także bęben był oddany do naprawy i zamontowaliśmy komplet nowych cepów. No i przy okazji, jak robiliśmy bęben, zrobiliśmy również klepisko. I tak, ile kosztowała naprawa? Cepy na bęben kosztowały 6200 zł. Do tego zawiozłem 3 bębny do wyważenia. Bęben APS. Na bębnie APS mamy nowe nakładki zamontowane. Zawieźliśmy również odrzutnik. Na odrzutniku blachy były dobre. No i bęben z nowymi cepami, nowymi śrubami. I tak, cała naprawa, właśnie wyważenie 3 bębnów i prostowanie czopów wyniosła 10,5 tysiąca złotych. Z tym samo wyważenie 1,5 tysiąca za jedną sztukę. Do tego doliczają sprawdzenie, czy nie jest krzywy, to jest 300 zł, czyli wyważenie i sprawdzenie to jest 1800 za sztukę. No i do tego doszło prostowanie czopów. Za ten czop cienki 1200 za prostowanie, za ten czop gruby 1800 i łącznie to wyszło 10,5 tysiąca złotych. No ciekawe tylko, czy to będzie wykonane dobrze. Wpuść psa, bo pies czeka. Karol wpuścił naszego pieska, już nie piszczy, także możemy kontynuować. Teraz tylko, żeby ta naprawa była prawidłowo wykonana, bo robiliśmy pomiaru po prostowaniu, to wychodzi na to, że mamy 4 dychy bicia na tym czopie grubym. Nie wiem, jak było przed, według usługodawcy, który wykonywał, to tam było według niego 2 mm. Teraz mamy 4 dychy, no zobaczymy, jak to będzie chodzić. Moim zdaniem powinno być mniej. Bo można było zamówić nowy bęben, tylko nowy cały bęben z cepami oryginalny kosztuje 32 tysiące, a tutaj tak, zakładając nowe cepy za 6 tysięcy plus usługa na tym bębnie to jest około 6 tysięcy, to by wyszło, tutaj nas to wyszło 12 tysięcy. Odjąć 32 to mamy 20 tysięcy do przodu, zaoszczędzone niby, o ile będzie wykonana prawidłowo naprawa. Przejdźmy dalej. W kombajnie wymieniliśmy również łańcuchy na elewatorach ziarnowym i koła zębate, górne i dolne. I łańcuch taki ziarnowy kosztuje oryginalny 4100 zł. I no, do tego dwa koła dolne i górne to około 1000 zł. Niektóre ceny mogą się różnić, bo wziąłem je z głowy, jak zamawiałem części, bo nie na wszystkie części jeszcze mam fakturę, nie otrzymałem. Ale to tak w przybliżeniu, tam już nie będzie dużej różnicy. Łańcuch na elewator niedomłotów kosztował, który to jest? 2600 zł. Do tego dwa koła dolne i górne. To jest około 800 zł. Żmijka niedomłotów to jedyna część, którą zamontowaliśmy nieoryginalną w tym kombajnie. Kosztowała 960 zł, ale wygląda, że solidnie jest wykonana, a pozostałe wszystkie części starałem się montować oryginalne. Nakładki na APS, tutaj jestem pewny do końca ile jedna kosztuje, ale to chyba około 2000 zł za wszystkie zapłaciliśmy. To są te klocki tutaj, bo mówię, jeszcze nie mam faktury końcowej za wszystkie części. Tutaj jeszcze tak, klepisko wstępne to ta część, którą spawywałem, choć z tamtej strony, Karol, pokażemy. Ono też było dosyć drogie, 3200 zł. To jest tamten element z przodu taki płaski. No i drogie bardzo było klepisko główne. Klepisko główne kosztowało też, to jest oryginalne, 15 tysięcy zł. Zostały zamontowane również koła tutaj, które napędzają ten łańcuch u góry, nowe 4 sztuki, to też był dosyć duży koszt, one kosztowały 2800 4 sztuki. Łańcuch jest z poprzedniego sezonu, był wymieniony, także go zostawiliśmy, bo wymieniliśmy łańcuch, a nie wymieniliśmy kół,
bo nie było na to czasu. I teraz jest zrobiony komplet. Tuleje gumowe tutaj zostały zamontowane również nowe. Wszystkie na napędzie kosza siodowego. Tu. I to w przybliżeniu też to są oryginalne tuleje. W przybliżeniu też około tam 2-3 tysiące to gdzieś kosztowało. Wszystkie tuleje. I tak, wszystkie łożyska, nie wszystkie łożyska, tutaj. Tu zostały wymienione łożyska, tam na tych elewatorach, łożyska na bębnach, wszystkie nowe. I na tym, gdzie robiliśmy koła napędu przenośnika pochyłego, tam też nowe łożyska. To w przybliżeniu te łożyska, jakieś tam 2000 zł na to poszło. I inne tam koszty, których tam mogłem nie policzyć, to przyjmuję 2000, bo tam jakiś łańcuch, coś tam, jakieś dodatkowe rzeczy kupowałem, które, mówię, nie mam jeszcze faktury. I łącznie wyszło za całą naprawę na tą chwilę 60 150 zł. Jeszcze były wymienione noże na rozdrabniaczu. To też koszt około 4000 zł. Są wszystkie nowe noże założone. I jeszcze mam w planie zrobić tutaj łożyska, bo te łożyska nie były jeszcze nigdy robione. I myślę, że jak skosimy jęczmień o zimy, to te łożyska zrobimy. No i w tej kwocie nie ma jeszcze wymiany oleju, nie ma wymiany filtrów paliwa, oleju, powietrza. To jeszcze musimy zrobić. No i musimy zrobić jeszcze przy headerze, trzeba kupić kosę, ale kosę kupimy w zamienniku, to będzie dużo tańsza, bo już ją stosowaliśmy. Takie elementy właśnie, które są na zewnątrz, to można stosować zamienniki. Tutaj nie stosowałem zamienników, po prostu nie mam sprawdzonych łańcuchów, bo to się tak rzadko wymienia, bo to wszystko chodziło 10 sezonów. Zrobiło to u nas 4000 hektarów. Nic się z tym nie działo, także pomyślałem sobie, że trzeba to zrobić jak należy. No trzeba było też załatać dziury, bo już były poprzecierane w niektórych miejscach te elewatory. Znaczy tu głównie, gdzie żmijki przychodzą. Tam to załataliśmy. To nie zostało wymienione, tylko zostało naprawione. Jeżeli chodzi o pasy, to tam mamy do wymiany jeden pas, ale on jest kupiony, bo był kupiony w poprzednim sezonie. Na mocarni był pas też wymieniony już wcześniej. Także jeżeli chodzi o pasy, to tutaj do wymiany, na razie tak przyglądam się, to nic się nie kwalifikuje. Także myślę, że jeszcze jakieś 5000 zł nazbieramy. To będzie jakieś 65 tysięcy zł, żeby kombaj przygotować po 10 sezonach. Ale tu już mówię, mocarnię mamy zrobioną tak jak należy. Łącznie z klepiskami, z cepami, z bębnem, z wyważeniem. Mam nadzieję, że będzie w porządku, o ile nie wpadnie jakieś ciało obce, bo jak coś nam wpadnie, to nam wszystko rezerwie. Co mówisz, blacha? Że tu blacha jakaś jest. Tak, tu taka pokrywa przychodzi, to wszystko zamyka. Także tak to wyszło na tą chwilę. Ogólnie tak, żeśmy w ten kombaj przez te lata nie inwestowali. No to taki na tym roku taki większy remont. No jeszcze tak naprawdę trzeba by było przejrzeć za rok cały tył. Także dzisiaj takie krótkie podsumowanie tego naszego remontu. Myślę, że pod koniec tego tygodnia spróbujemy wjechać w jęczmień o zimy i będzie już taka próba kombajnu w polu. I mówię, po jęczmieniu może się zrobić te łożyska na sieczkarni.